Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 20. I bardzo proszę przewodniczącego Komisji Gospodarowania o zreferowanie projektu uchwały Krzyżyk Pas Tarczowy. Ten plan jest takiej wielkości, jak to jest. Dlatego proszę cię o pomoc. No bo nie wiem, Jurek możesz. Można na niego coś narzucić. Drodzy Państwo, koncentrujemy się teraz, przewodniczący Komisji Zagospodarowania. Ale szybko. To my mamy zostać włączone. Nie, bo tam. Prześwietla. Bardzo proszę o uwagę. Przed posiedzeniem sesji odbyła się komisja i tutaj już w pierwszym punkcie chcielibyśmy autopoprawką zmienić ten punkt, który brzmi teraz, brzmiał zmienić przeznaczenie terenu. Żeby pani mogła zobaczyć mapę. Idę, bo przy ani nie słyszę, ani nie widzę. Pan przyciąga kobiety, panie. Nie wiem, jak głosować. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Pan Michał, proszę, bardzo proszę. Punkt brzmiał zmienić przeznaczenie terenu punktu 31, czyli ten teren, na ZP. Chcielibyśmy zmienić ten punkt na taki zapis, aby przeznaczenie terenu pozostało, czyli będzie to nadal MW31, czyli mieszkalnictwo wielorodzinne, ale ze zwiększonym terenem czynności biologicznej do 60, na 60% i przesunięcie do granicy działek tych dwóch linii zabudowy. Linia zabudowy w tym momencie jest tutaj, co umożliwia realizację parku na, parkingu na, przy ulicy Kłosowskiego, ale nie umożliwia budowy ogródka Jordanowskiego, Smoczy Skwer. Dlatego chcemy przesunąć tą zabudowę dotąd, a więc wtedy ta działka, te działki będą mogły być wykorzystane pod mieszkalnictwo wielorodzinne, a tutaj uda się zrealizować Smoczy Skwer i parking na ulicy Kłosowskiego. Ale przepraszam, to w którym to miejsce? To jest blok numer 26. To jest ulica Kłosowskiego. Ja tylko dodam, nie możemy tego zmienić na... To chodzi o ten ogródek przed blokiem 26, tak? Nie możemy tego zmienić na ziemi publicznej, dlatego że to jest studium zagospodarowania i to by zostało odrzucone. Jedynymi manewrami, które my możemy wykonać, to jest przesunięcie linii zabudowy oraz zmiana, że tak powiem, udziału procentowego wieloprzyczynnego terenu. To są takie chwyty. Oczywiście ogródek Jordanowski mógłby tam powstać, tylko niebezpieczeństwo jest takie, że miasto by sprzedało ten teren szybko i prywatny inwestor, który tam był, wcale by nie planował ogródka Jordanowskiego, tylko upaturowy budynek. Jakieś uwagi do tego punktu? Kolejny obszar to jest obszar U1. I tutaj jest wniosek komisji, aby zmienić przeznaczenie tego terenu z U1 na ZP w obszarze obejmującym działkę 188 przez 92 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowochuta. Jest to teren, na którym powstał wybieg dla psów. Tutaj może się pojawić, znaczy wskazujemy konkretną działkę, ale może się pojawić ten sam argument, bo studium ten teren jest przeznaczony pod usługi, tak? I może nie być możliwości zmiany na teren zielony, ale wskazujemy konkretną działkę i również tutaj jest teren czynnie biologiczny na tyle duży, że może, że ten wybieg dla psów po prostu pozostanie niezmieniony, tak, nie zostanie usunięty. To znaczy, Michał, to jest ten. To jest ten.
Ja bym tutaj wskazywał raczej na powierzchnię zabudowy. Ograniczyć do 20% powierzchnię zabudowy tego terenu. Jest to bardziej uzasadnione ze względu na to, że to obserwuje teren zielony. Tylko, że na terenie Krakowa tak może być czynne biologicznie jest do 60%. Do 60%, ale możemy, tak, to że obok. To wtedy będzie też niezgodność ze studium. Teren, nie, tu nie zmieniamy przeznaczenia terenu. Zostają usługi, ale możemy ograniczyć powierzchnię zabudowy do 20%. Ze względu na to, że obok znajduje się teren zielony, manewrowanie terenami zielonymi no, może nie być skuteczne. Dlatego tutaj ograniczamy zabudowy. Zapis studium też jest taki, że teren przeznaczenia może być do 60% czynny biologicznie, tak? Tak. Chcesz zmienić na do 20, tak? Nie, ja powierzchnię zabudowy. Teren biologicznie czynny. Czyli pozostałe, czyli 80% to będzie teren biologicznie czynny, czyli to jest więcej niż 60. Czyli to też nie może nie zostać uwzględnione, tak? Nie, ale teren biologicznie czynny to jest coś innego niż powierzchnia zabudowy. Okej, okay, no treść uchwały jest taka, jak więc możemy to zgłosić później poprawkę. ZB, to potem będą jeszcze poprawkę, tak? Jak przewodniczący omówi wszystko po kolei, a potem ewentualne poprawki. Ja to chodzę. Przeznaczenie działek to są działki znajdujące się. Trzeci punkt dotyczy okolic szkoły 155. I tutaj w tym momencie to są istniejące sklepy. I tutaj w tym momencie już na tej działce jest parking wybudowany przez spółdzielnię. My chcemy sąsiadujące trzy działki, raz, dwa, trzy, czyli dotąd, również przeznaczyć na parking i miejsca postojowe, które będą potrzebne w przyszłości, znaczy już są potrzebne w szkole i będą jeszcze bardziej potrzebne, kiedy powstanie basen. Gdzie będzie dojazd? Kolejny punkt właśnie dotyczy dojazdu, czyli doprowadzenie drogi KDW, czyli drogi wewnętrznej do działki 170 przez 16, czyli to jest ta ostatnia działka, czyli w tym momencie jest droga już tutaj przed, znaczy dojazdowa do parkingu, więc na wprost byłaby droga dojazdowa do parkingów i do szkoły. To będzie od Biedronki wjazd? Tak. Od istniejącej w tej chwili tak. Biedronki? Tak. Kolejny punkt. Obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy do 12 metrów na terenie U18. Czyli to jest ten obszar. Znowu jesteś, poruszamy się w obszarze przy szkole. Tam zabudowa jest prawdopodobnie wyższa i chcemy ją obniżyć do 12 metrów, czyli to jest 4 piętra. Usługi nie są zazwyczaj wysokimi budynkami. Tutaj teren jest dosyć spory, więc chcemy do takiej wysokości obniżyć. W szóstym punkcie na komisji pojawiła się poprawka, mianowicie chciałbym, aby z tego punktu, komisja chciałaby, żeby z tego punktu zostało wykreślone MW1. Obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy do 24 metrów na terenie MW4 i MW5, to są te dwa tereny. Tutaj istnieje już blok, który ma 36 metrów, ale jest jeszcze duża działka, którego teren można obniżyć. Tutaj również istnieje już blok, ale jest jeszcze dużo terenu, który chcielibyśmy obniżyć. MW1 to jest teren znajdujący się tutaj. I wyjaśnienie, Witku, chociaż MW1 ma już zapis taki, że ta zabudowa jest niższa. Chcieliśmy ją ograniczyć do 24, ale ta zabudowa tam już jest niższa w planie. Znaczy już, jeśli można w tym nowym uwzględnia niższą zabudowę, no rzeczywiście pierwotnie były, tak jak Pan mówi, 24. Ponieważ tak, tam jest 12 do 15. Tam jeszcze nie wiem, czy nie byłby dobry taki zapis, żeby była intensywność zabudowy mniejsza, no bo to nie wiadomo jak architekt, jaką będzie miał wizję tam, bo to jest jednak wąski pasek, dosyć długi. I biologii to co powierzchnia zabudowy albo biologicznie, żeby była 30 czy 60% tej miliardy. Projektodawca notuje i będzie autosprawny. No to nie zanotowałem, ale dobrze. Okej.
Siódmy punkt. Obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy do 24 metrów na terenach MW8. To jest ten obszar, czyli mówimy o terenie budynku. MW9. To jest ten obszar. MW10 i MW11. Który jest tutaj. Wszystko teren budynku? Tak. Czyli obniżając do 24 metrów, mówimy tutaj wtedy o maksymalnie 8 piętrach. Kolejny, ósmy punkt dotyczy terenu U9. To jest ten teren tutaj i chcemy go zmienić na parkingi. Owszem, powstanie tutaj parking przy ulicy Kłosowskiego, ale czy tutaj jest jeszcze miejsce w ogóle na jakąś inwestycję? Jest to, nie wiem, czy Państwo kojarzą. Tutaj jest blok, Marek, jak się... 15. Marek, jaki jest Twój blok? Twój blok to jest numer? 18. Tutaj jest rozdzielnia prądu, dlatego jest to C. To jest dosyć mała działka. I w związku z tym, że powstał tutaj nowy budynek na starym budynku Biedronki, a także no, będzie inwestycja budynku, chcielibyśmy, żeby tych parkingów tutaj było więcej i wnioskujemy o przeznaczenie terenu U9 na teren pod parking. Kolejny, dziewiąty punkt to jest, dotyczy terenu MW2. To jest ten teren. I również przed sesją tutaj na komisji wypracowano autopoprawkę, a mianowicie musimy zachować przeznaczenie tego terenu, bo wnioskowanie o przeznaczenie go na teren zielony byłoby niezgodne ze studium i chcemy zwiększyć teren czynny biologicznie na 60%, aby można było no, zrealizować tutaj parking przy ulicy ulica Włodarczyka? Nie. Chynka, przy ulicy Chynka. A pozostały teren byłby wtedy terenem uzupełniającym ogrody Nowej Kuby. Można jeszcze tak, można by tam też dopisać obniżenie wysokości, bo w tym momencie do 24 metrów. Nawet jeżeli to będzie tam, że nie da się coś postawić, sprytny projektant jest w stanie tam wygospodarować jednak ten budynek, myślę. Mamy przykład tutaj przy ogródku. Także tam trzeba by to dopiero... To proszę Państwa, tam jeszcze wrócimy, że tam mówił wszystko i potem będzie tak, że ewentualnie... Kolejny punkt dotyczy drogi wyjazdowej z osiedla Budimex. Jak część osób, która była na spotkaniu w Radzie Miasta, gdzie była dyskusja publiczna nad wyłożeniem planu, poinformowano nas, o czym wiedzieliśmy wcześniej, że ZIKIT podpisał umowę z Budimexem. Przedstawiciel ZIKIT-u upierał się, że no jest umowa i ciężko ją teraz będzie zmienić. Jedyne, co się zobowiązał, to że może będzie rozmawiał z Budimexem, aby spróbować tą umowę zmienić, ale no w jego mniemaniu raczej jest to nierealne, żeby to zmienić, aczkolwiek mamy nadzieję, że te umowy zostaną podjęte. A my wnioskujemy i tutaj również autopoprawką chciałbym zmienić ten punkt, aby nie było nawiązania do tych słów zmienić przebieg drogi wyjazdowej do ulicy Stela Serbskiego z tej prowadzącej do ulicy Kłosowskiego, aby wniosek był tylko wnioskuje się o drogę KDW, czyli drogę wewnętrzną, po wymienionych działkach. Te działki znajdują się na tym terenie ZP8, a więc możliwa by była wtedy droga wyjazdowa bezpośrednio do ulicy Stela Sawickiego z pasem umożliwiającym włączenie, bo jest on tutaj na tyle długi, żeby to umożliwił. Jeszcze dopisane jest na samym końcu z jednoczesną przebudową zawrotki na ulicy Stela Sawickiego, aby ta zawrotka została przesunięta, albo ona docelowo może zostać w przyszłości zlikwidowana, jeżeli zostanie zrealizowany węzeł komunikacyjny tutaj, o ile zostanie zrealizowany. Pan Marek Karaś rozpoznaje techniczne możliwości realizacji takich dróg. Tak, bo no, wydaje się, że to jest niemożliwe, szczerze mówiąc, ale postaram się, że tak powiem, poprosić koleżankę, żeby to sprawdziła. Jaka jest możliwość dołączenia się właśnie takim rozwiązaniem. Oczywiście jest blisko. Krótka odległość, blisko i to jest, uważam, że bardzo trudne będzie.
Ale niemniej jednak możemy dopuścić taką uchwałę, że nie zamordu rozjeżdżą tamtymi kierunkami. To jest niemożliwe dla nas. Pozostałe wnioski, bo to jest jedna z koncepcji, którą teraz proponujemy. Pozostałe koncepcje, które mieliśmy po terenie UP8 albo włączenia się, nie wiem, z jakimś skrzyżowaniem wielopoziomowym, no po prostu zostały odrzucone, tak? Więc chcemy nadal, jedynym celem naszym jest takim, żeby ta droga albo miała drogę alternatywną, albo została w ogóle usunięta. Bo zależy nam na tym, aby ten teren tutaj przy ulicy Kłosowskiego został przeznaczony na Smoczy Skwer i został w nim zrobiony parking, a po drugie, żeby mieszkańcy nie korzystali z wewnętrznej obwodnicy, którą jest ulica Kłosowskiego dla osiedla drugiego kółku. Przedostatni punkt to są ciągi piesze, które są wyznaczone na terenie drugiego kółku lotniczego. Te ciągi są istniejące, ale nie mają kontynuacji na osiedlu Dywizjonu 303 i takie, wskazując te działki, takie tutaj ciągi piesze, dojście do kościoła, tutaj dojście do, również do kościoła i dalej na Dywizjonu do ZSO, a także tutaj po tych działkach dojście do bloku na Dywizjonu przy ulicy Chynka, aby było możliwe, bo chodnik, który w tym momencie jest tutaj zrealizowany, jest na działkach prywatnych i nie możemy go, nie jest zasadne, aby go w jakiś sposób remontować, dlatego musimy zapewnić mieszkańcom tutaj nowe ciągi pieszy, które będą również jakimiś terenami przewietrzającymi ten teren. Kolejny, ale to już jest nowy wniosek, więc rozumiem, że to komisja może zgłosić jako nowy wniosek 12, tak? Poprawka do projektu uchwały. W związku z dyskusją odbytą właśnie na Radzie Miasta i tutaj rozmowami przed chwilą na komisji, teren PP1 w studium, jak tutaj Państwo na małym rysunku, ale widzą, jest terenem zielonym. Tutaj wnioskuje się o przestrzeń publiczną, więc byłaby to niezgodność z obowiązującym studium. I stąd wniosek o zmianę terenu PP1 na ZP zgodnie z obowiązującym studium oraz wykreślenie możliwości wytyczenia miejsc parkingowych na terenie, na tym planie, na terenie PP1. Bo nie chcemy, aby Budimex, budując swoje enklawy, a przynajmniej te, które graniczą z pasem, zrealizował swoje parkingi właśnie na płycie pasa startowego. Chcemy, aby pas w całości został nienaruszony. Także to jest autopoprawka. Warto byłoby, aby te wnioski, które zostały sformułowane przez komisję, zostały uwzględnione przez ministrów. Jak zwykle patrzę na naszego przedstawiciela w Radzie Miasta i Jerzego Woźniakiewicza i wierzę, że będzie mocno wspierał nasze postulaty. Szanowni Państwo, bo te postulaty z jednej strony uwzględniają nasze plany jako dzielnica, więc Smoczy Skwer, budowa ogrodu, ale też z drugiej strony dopasowują planowaną zabudowę mieszkaniową do możliwości komunikacyjnych tej części dzielnicy, szczególnie w zakresie intensywności i wysokości zabudowy. Także to jest dla nas ważne, bo jeżeli te osiedla powstają, to nie chcielibyśmy, żeby doszło do paraliżu komunikacyjnego tej części dzielnicy, a jeżeli te bloki będą wysokie, zabudowa gęsta, to jest duże prawdopodobieństwo na to, że ten komfort życia obecnych mieszkańców się zmieni, ale również ci, którzy się wprowadzą, nie będą mieli takiego komfortu, na jaki zasługują. Także ważne są te uwagi. Jeszcze raz dziękuję Komisji do Gospodarowania. No i drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Pan Radny Miejski, proszę, potem Pani się będzie pytał. Chciałbym dodać, że ten plan to jest absolutne minimum, jeśli chodzi o poziomko, na które się zgadzamy. Oczywiście zgłaszamy uwagi. Nie jest to wskazane ze względu na czas, bo czas tutaj działa na naszą niekorzyść. Im dłużej plan będzie procedowany, tym inwestor dostanie szybciej pozwolenia w trybie WZ-ki. No, ale musimy wypośrodkować coś pomiędzy tymi istotnymi uwagami, które są dla nas bardzo istotne, a szybkością uchwalenia tego planu.
Ważne jest, żeby plan powstał jak najszybciej. No. Tutaj jest pani, która jest fachowcem procedury uchwalania planu, że pani właśnie. Generalnie, jeżeli pani prezydent uchyli wszystkie uwagi, to projekt planu może trafić pod obrady Rady Miasta. Rada Miasta zatwierdza ten plan. Jeszcze jest czas u wojewody na odwołanie się od tego planu, a potem już tylko 3 lata na, tak powiem, składanie skarg do tego wniosku. Ale jeżeli to jest optymalne, to jest procedura najszybsza, jak tak możliwość. Prawdopodobnie część wniosku zostanie uwzględniona, oznacza to kolejne wyłożenie. Oczywiście przedłuży to procedurę wprowadzenia tego planu, co jest dla nas również niekorzystne. Musimy jak najszybciej, to minimum, które jest, musimy jak najszybciej uchwalić po to, żeby ten teren zabezpieczyć. A jeszcze może się odniosę tutaj. Już pani prosiłeś, bo jeszcze pan Jerzy ma jakieś przedmiot, powiedział, że pan powierzchnictwa. Oczywiście. Nie, to proszę panią. Ale to już... Bardzo to będzie. Nie, bo jeszcze kwestii uwag. Ja mam krótkie pytanie. Radny Różenkiewicz, przypuszcza mnie w kolejce. Proszę bardzo, panie dowiedzę. Chciałam zapytać, czy ta droga, która, bo cały czas słyszę, że ona ma iść od Płasowskiego, ta droga od południowej strony bloku 26, czy ona nie mogłaby zostać zaplanowana od Medweckiego? Nie mogłaby, bo ja myślę, że wtedy znacznie mniej zużywałaby tą działkę po prostu przed blokiem. Gdyby ona biegła od Medweckiego, bo jak od Płosowskiego, to ona przecina tą działkę i bardzo dużo terenu tracimy wtedy. To jest zacny plan, niestety są wymogi co do odległości od skrzyżowań. Jest włączenie z ulicy Kłosowskiego w ulicę Medweckiego, więc w tym przedziale między Stela Sawickiego a włączeniem w ulicę Medweckiego, no niestety nie uzyskamy zgody na kolejne włączenie. Znaczy, problem jest też to, o czym przewodniczący komisji, że jest ta umowa zawarta pomiędzy Kitem i Mexem. Myśmy wielokrotnie wnioskowali o zmiany tak, aby ten teren zielony jego część największą zachować i naruszyć jego integralność. Natomiast niestety nasze wnioski pozostały bez efektu z tego względu, że właśnie już zawartą umowę. Najprawdopodobniej z przyczyn prawnych byliby krokiem wycofania się z tej umowy, bo wiadomo, że umowa na drogę wiąże się z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. Jeżeli on już jest zaawansowany, to wycofywanie się zmianą, to są koszty dla firmy, która te koszty poniosła. Nie mają dużo pieniędzy. Bo obciążyli miasto, że musiało zapłacić za całe dotychczasowe postępy inwestycyjne, jeżeli na tym etapie zaawansowanie inwestycji zmienili jedynie przebieg. Także myślę, że no to jest faktycznie moim zdaniem przeszkoda nie do przeskoczenia. Panie Żywierniakiewicz. Dziękuję. Te uwagi są generalnie wszystkie, czy prawie wszystkie słuszne. Zwróciłem uwagę na dwie sprawy, na ten nieszczęsny wybieg lapsów, czy może być niezgodność ze studium. Rozumiem, jak się odniesie pan prezydent. I sprawa tej drogi bezpośredniego połączenia do Stela Sawickiego. Uważam, że tutaj to jest sprawa jest z góry przegrana, bo droga krajowa nie może mieć tylu wrotów. Bo tak naprawdę z tego samego terenu, jak z tego samego terenu na tak bliskiej odległości. Natomiast można spróbować, natomiast te uwagi, które zostaną odrzucone z jakichś innych przyczyn niż niezgodność ze studium czy z innymi przepisami, nawet jeżeli zostaną odrzucone, to jeszcze mogę je wnieść jako poprawki na etapie obrad nad planem przez Radę Miasta Krakowa i mam nadzieję, że tutaj da się wprowadzić bardziej satysfakcjonujące co dziś. Na razie to tylko ten plan. Bierzemy, czy mamy kciuki? Czekamy. Już, bo jeszcze ktoś się zgłaszał jeszcze do dyskusji? Nie widzę, to Marek Ziemiecki. Na zakończenie tego ogólnego podsumowania przed poprawkami. Trzeba jednak puścić informację wśród mieszkańców, że jest to plan dobry. Dlatego, że jeżeli będziemy boksować ten plan, a inwestor na pewno go będzie boksował,
może powstać takie, taka opinia, że obie strony są niezadowolone. To nie jest prawda, społeczeństwo jest zadowolone. Jest to minimum, które jest kompromisem pomiędzy tym, co inwestor chce, a chcemy my. Ale jest to dobry minimum. Dobre minimum. Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń, dlatego bardzo bym prosił pana przewodniczącego komisji, aby odczytać autopoprawki, żeby mogli tutaj zanotować. Które zostaną do uchwały. Bo jeżeli będą jakieś poprawki, to też będziemy wyłączać. Jakieś poprawki będą jeszcze tutaj? Będą zgłaszane. To najpierw bardzo proszę panie przewodniczący o przeczytanie autopoprawek, a potem będą zgłaszane poprawki. Na terenie MW31, to dotyczy pierwszego punktu, zmiana pierwszego punktu. Na terenie MW31 zwiększenie. Wolniej, bo jak bym to może. MW31 zwiększenie terenu czynnego biologicznie na 60% i przesunięcie linii zabudowy do granicy działki 158/37. To wszystko będzie okręt siódmy, jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Do granicy działki 158/37 i 158/36. To będzie ten sam okręt siódmy, jednostka ewidencyjna Nowa Huta. To jest autopoprawka pierwsza. Czy autopoprawka jako całość rozumiem? To nie jest pierwszy zlecz. Okej. Teraz w punkcie szóstym wykreśla się MW1 w punkcie 9 wnioskuje się o na terenie MW2 wnioskuje się o zwiększenie, może być? Zwiększyć teren czynnie biologicznie na 60%. Punkt 10 to jest wykreślenie początku tego wniosku, czyli zmienić przebieg drogi wyjazdowej do ulicy Stella Sawickiego z tej prowadzącej do ulicy Kłosowskiego. Wykreślenie tego punktu i nadanie temu punktowi takiej treści. Wnioskuje się o KDW, czyli drogę wewnętrzną po działkach i tutaj treść zostaje wniosku już taka sama. Czyli nie wnioskuje się tylko zmienić przebieg. Zmienia się przebieg drogi, tak? To trzeba usunąć, tak. Zmienia się przebieg drogi wyjazdowej do ulicy Stella Sawickiego z tej prowadzącej do ulicy Kłosowskiego, to jest wykreślone. I wnioskuje się o prowadzenie drogi KDW po działkach i tutaj już bez zmiany treści. Zmiany trasy. Prowadzenie drogi DW po działkach i tutaj już do końca. Czyli prowadził przebieg drogi DW po działkach. Tak. Tyle jeśli chodzi o te poprawki? Jeszcze punkt 12. Wnioskuje się o zmianę terenu PP1 na ZP. Zgodnie z obowiązującym studium oraz zakaz lokalizacji miejsc postojowych na terenie PP1. Wprowadzenie zapisu. Zakaz lokalizacji miejsc postojowych. Wchodzi zakaz parkowania na terenie zarejestrowanego. I to są wszystkie autopoprawki. Autopoprawki. Pan jeszcze chciał zabrać do dyskusji? Tak, bo tutaj jeszcze tą autopoprawkę odnośnie MW2, żeby tam było wysokość 12 metrów ewentualnie. To było w punkcie 9. Czyli co do 9, panie przewodniczący, bo to mieszkanie nie ma prawa zgłoszenia. Ja zgłaszam jako autopoprawkę, tak. Tam było do czynnika biologicznego na 60% oraz ograniczenie
wysokości zabudowy do 15 metrów. No tak? 12 dajmy, bo 4 metry. 4, 5, no. Wysokości zabudowy do 12 metrów. Do 12 metrów. Do 4? 12 metrów. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. Michał, ten, przepraszam, ten M2 to jest który? 9. A, linia zabudowy, nie? Tutaj powiedziane było, że przesunięcie linii zabudowy. Tak, tak. Było przesunięcie linii zabudowy do białej. Nie, to nie w tym punkcie. Nie w tym punkcie. Jeszcze będzie Michał, to przesunięcie do zadania do linii zabudowy. Linii zabudowy przy no, tak. No właśnie, tak. Nie dużo jest. Miał kamerę. Się skapnęła. Miała ogród rozwalony. Jeżeli chodzi o to poprawki komisji, teraz jest czas zgłaszania poprawki. Czy ktoś z Państwa jakąś poprawkę pan Marek Zimański? Punkt trzeci. Przeznaczenie działek nr 170 przez 14, przez 15, 16, 87 lokalizacji na parkingi miejsca postojowe. Jest to na terenie usług i moja wiedza na ten temat, a może pan Marek tutaj potwierdzi, jest taka, że jeżeli usługi dopuszczają parkingi, a my wskazujemy kilka działek i między innymi są działki prywatne, to narażamy się na odrzucenie tego punktu. Dlatego, że projektant zaprojektował już na terenie usługowym parkingi. Sugeruje, żeby ograniczyć tylko i wyłącznie do skrajnej działki wnioskowanie o parking, tej, która nawiązuje do działki, na której jest parking spółdzielny. Dlatego, że to będzie bardzo racjonalne z punktu widzenia projektantów. Natomiast cała reszta jest już zaplanowana. Parkingi są tam zaplanowane. W ten sposób nie narażymy się na odrzucenie całej poprawki, a logicznym jest zasugerowanie tej poprawki parkingu w tym miejscu właśnie. Ponieważ cały ten tak dopuszcza parking. W ten sposób ryzykujemy możliwość odrzucenia tej poprawki, a zwiększamy prawdopodobieństwo. Przeznaczenie działki, i teraz Michał dzisiaj podpowiedział, która to jest ta najbliżej w takim miejscu ziemi. Czy to jest 16, czy to jest 14? 16. Przeznaczenie działki 170 przez 16 obręb 7 jednostka ewidencyjnego Kuta na parking i miejsca postojowe nawiązujące do istniejącego już parkingu. Te dwie poprzednie działki nie, dlatego że narażamy się na ryzyko tego, że zostanie cała poprawka odrzucona, ponieważ na terenie U są już zaplanowane miejsca parkingowe. A projektanci, nie wiem, czy na sali są projektanci, pewnie by się do tego nie przychylili, ponieważ oni już zaplanowali miejsca parkingowe. A wskazując ewidentnie stricte działkę, która nawiązuje, no, wskazujemy zasadność. Znaczy 170 przez 16? 170 przez 16, tak. Kolejna oprawka. W 98 roku
już przestały obowiązywać 1 stycznia 2013 roku. No niestety Urząd Miasta jakby nie zdążył i nie weszły nowe aktualne akty prawne. One są na etapie, nie wiem, jakichś konsultacji w tym momencie. I może projektant by zawarł to tak, że te strefy są utrzymane, te rygory, które obowiązują. No najlepiej byłoby sprawdzić, szczerze mówiąc, przez projektanta, jakie będą. Natomiast znaczy, może... Chodzi o to, że projektant się odwołuje do nie obowiązującego już aktów prawnych. Aktów prawnych. Jak mówi poprawka? Zwracam uwagę na aktualizację aktów prawnych dotyczących strefy... Zbiornika pod podmiennego mistrzowicy. Tak jest. Prosimy o aktualizację. Aktualizację aktów prawnych dotyczących strefy ochrony wód podziemnych. Czyli tak, rozumiem, ostatnim punktem, bo jako kolejny... 13. Jeszcze jedno zapytam tutaj pana, gdzie pan uwagę na ten RDOŚ. Czy to warto wnosić, czy to jak... Czy tak, sporządzający, czyli tutaj miasto, powinno było wystąpić o zakres prognozy oddziaływania na środowisko. My nie wiemy, szczerze mówiąc, czy oni wystąpili o to. O tyle to jest taka istotna według mnie sprawa, że to jest, pomijają projektanci, często taki błąd się zdarza, a później ktoś zainteresowany uchyleniem, załóżmy, tego projektu czy planu odwołuje się właśnie do różnych, że tak powiem, aktów prawnych. Więc to jest obowiązek projektanta, uzgodnienie tego prognozy zagospodarowania przez prognozy oddziaływania na środowisko, tym bardziej, że na dyskusji w Urzędzie Miasta były osoby, które się dopytywały właśnie o ten tramwaj, który chyba i tak nie będzie go, ale no, nie jest to może do końca opracowane, więc... Nie będzie tego tramwaju? No, raczej nie. No, praktycznie to raczej nie. Może dla nas to i lepiej, że to w tym miejscu go nie będzie. Się o aktualizacji opinii, tak? Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącej oddziaływania planu. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo to jest... Oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam może jeszcze do tego terenu MW1, to jest ten wąski pasek przyciska 3. To jest dość ważny element, bo budynek, który będzie stał, będzie 4 metry od pasa startowego. Natomiast od tej strony no, nie ma dojazdu. Oczywiście tam będzie służebność drogi na spółdzielni. Chodzi o to, żeby ten budynek, on tam powstanie budynek, ale żeby był o niskiej intensywności. Żeby on nie był, to już jest inwencja architekta, to nie jest na plan w tej chwili w zasadzie, ale sugestia w planie już powinna być, żeby z uwagi na to, że to jest każdy taki długi odcinek, no mogą zrobić koszmary tam po prostu. A tam jest Michał w planie tyle zapisane? Tam jest... No jest linia zabudowy, no teraz, nie tak jest daleko od pasa. Chodzi o zabudowy, no oprócz tego się tam nie nie tak jak dawniej 10-piętrowy. Ale wyjścia, klaty schodowe będą od strony tutaj drogi, od strony pasa startowego. W związku z tym wysokości to jest raz, ale intensywności też, to znaczy intensywności tej czynnej biologicznie, żeby ona po prostu, no były jakieś przerwy, no żeby to nie zrobili taki tasiemiec na przykład na żyletkę taką długą i... Na pierwszy raz pójdziemy. No, bo to... Jak proponuje pan tą intensywność zabudowy ograniczyć? No, tutaj, no bo tam jest 30 i jest minimum, no do 60% na przykład, żeby zwrócić uwagę na to, bo to jest dość... To zgłaszamy taką poprawkę.
Tak, wnioskujemy o obniżenie intensywności zabudowy do 60%. Tak, no i wtedy to rozbije jakoś. Znaczy wysokości kaszonku uwzględnionych. Wysokości jest 12-15 metrów, czyli wysokościowo żeśmy już to uzgodnili, tylko chodzi o później o samo. Nie z jednym blokiem, a drugim do 60%. No do 60%. No jak postawiam taką żyletkę długą na 50 metrów tam, no to jak to będzie wyglądało? 50 metrów to jeszcze nie długi są. Nie, to już. Proszę Państwa, jeszcze jakieś poprawki są do projektu uchwały? Zostały dwie poprawki zgłoszone przez pana Marka Zimieckiego i autopoprawki z Komisji Rzego Szanowania. Z tego wiem, że te poprawki są integralną częścią projektu uchwały. Nie poddaję ich do głosowania, natomiast najpierw poddam do głosowania poprawki zgłoszone przez pana Marka Zimieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie tej poprawki, proszę podnieść ręki. Ręki. Kto jest przeciw? Jedna osoba, więc nie może być 20 za. Nie może być. Państwo, bardzo proszę o dokładne policzenie głosów. Nie może być 20 za. 21. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Jedna, dwie osoby. Czy ktoś się wstrzymał odwrotu? Nie widzę. Poprawka przeszła. Druga poprawka głoszona przez pana Marka. Kto jest za tą poprawką? To jest chyba to samo co RDOŚ, także może wycofajmy się z tej poprawki w takim razie, bo myślę, że Biuro Planowania Przestrzennego powinno zadbać o wykorzystanie. Chcę, żebyśmy nie przeciągali dalej pretekstu do wyciągnięcia dużej liczby innej, żeby się okazać się zakończyć. Biuro Planowania wycofał się z tej poprawki. W związku z tym, drodzy Państwo, podaję projekt uchwały wraz z wprowadzoną poprawką i oczywiście jeszcze jest jedna. A tak, tak. Proszę przeczytać, jeszcze jedna poprawka. A jeden ograniczenie przyznać za Tak. Drodzy Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Ile? 20. Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał od głosu? Dobrze, drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o poprawki. Teraz poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami i wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę.